Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Prosta określona wzorem y, to jest ax plus 1, jest symetralną odcinka AB, gdzie A ma współrzędne minus 3 i 2, B ma współrzędne 1 i 4. Wynika stąd, że musimy wiedzieć, że symetralna odcinka to jest prosta prostopadła przechodząca przez środek odcinka. Czyli tu mamy A, tu mamy B, tu mamy środek odcinka S i to jest taka prosta prostopadła przechodząca pod kątem prostym. Nazwijmy ją prostą K. Teraz jak znaleźć sobie u nas S? My mamy punkt A, mamy punkt B. Żeby znaleźć S, to robimy następującą rzecz. Dodajemy skrajne współrzędne i dzielimy je przez 2. Czyli minus 3 plus 1 na 2. I dodajemy sobie 4 i 2 na 2, czyli 4 plus 2 na 2. Co otrzymamy? Minus 3 plus 1 to jest minus 2 na 2. I 4 plus 2 to jest 6 na 2. Minus 2 na 2 to jest minus 1, 6 na 2 to jest 3. Mamy punkt S o współrzędnych minus 1 i 3. I teraz co trzeba zrobić z tym punktem S? Ten punkt S trzeba podstawić pod równanie naszej symetralnej, czyli za x wstawiamy minus 1, za y wstawiamy 3. Czyli mamy 3, czyli za y wstawiłem, to jest A razy minus 1 plus 1, czyli mamy 3, to jest minus A plus 1. I teraz sobie przerzucamy jedynkę na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli mamy 3 odjąć 1, to jest minus A. Czyli 2 to jest minus A, czyli A to minus 2. Nasze A jest równe minus 2, odpowiedź C.